Dzień dobry, 15 dzień lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. 15 dzień lipca i nie zapominamy o tym, że również 142 dzień wojny, 142 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, proszę Państwa, i jak zawsze zaczynam od podziękowań za wsparcie z całego świata i z całej Polski, już blisko 200 osób, które tego wsparcia udziela i umożliwia tym samym codzienne eskapady na cyfrową sieć do środkowoeuropejskiego Szangrzyla, w świat banałów, w formule geopolitycznego stand-upu. A dzisiaj na tej cyfrowej sieci czeka nas niespodzianka, proszę Państwa, bo zaczniemy od 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, której to słynny obraz Jana Matejki widzicie Państwo za moimi plecami, ale to nie jest obraz z domu Jana Winnickiego z serialu Alternatywy 4, tylko takie, proszę Państwa, tło. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest to 612 właśnie rocznica wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem i tutaj chciałbym kilka słów poświęcić Jogaile, niezwykle inspirującej postaci, proszę Państwa. Bez wątpienia był to człowiek wschodu, nazywany Litwinem, ale bardziej chyba był to de facto Białorusin według dzisiejszych standardów. Nieprawda, że był poganinem, bo on był ochrzczony, tylko że był chrześcijaninem ochrzczonym w Obrządku Wschodnim. To była taka atrakcyjna polityczna narracja tamtych czasów, zresztą politycznie bardzo potrzebna. Natomiast był bez wątpienia syntezą wschodu i zachodu, właśnie tenże Jogajła, choćby sposób, w jakimi dowodził wojskami, tą armią, która stanęła pod Grunwaldem, właśnie złożona z wielu wojsk walczących także stylami wschodnimi 15 lipca 1410 roku, no to pokazuje, że Jogajła właśnie łączył te elementy wschodnie i zachodnie. I tutaj dwa banały takie na początek. No pierwsza jest taka, że troszkę dziwi to, że od jakiegoś czasu nie mamy hucznych, nie wiem, uroczystości, jakichś upamiętnień właśnie dotyczących historii Polski. Może mamy te dotyczące historii najnowszej, ale nie tej gdzieś tam sprzed kilkuset lat. A to trochę nawet, proszę Państwa, jest zaskakujące, bo w 2010 roku, kiedy była 600. rocznica, no to był nawet bardzo udany moim zdaniem film Tomasza Bagińskiego, taka animacja upamiętniająca tą bitwę pod Grunwaldem i wydawało się, że no kiedy nadjęły czasy dobrej zmiany, czasy PiSu, to one deklarowały to, że chcą właśnie zajmować się polityką historyczną, że chcą upamiętniać te wydarzenia związane z historią, ale mam wrażenie, że po tym stuleciu niepodległości jakoś zapał wyraźnie osłabł, a prawdę mówiąc, no nie to, żebym coś tutaj akurat proponował, ale nawet i dzisiaj widać, że zwłaszcza patrząc na te czasy już prekampanii wyborczej, że atakowani są Niemcy przez Prawo i Sprawiedliwość właśnie na użytek może kampanii wyborczej i starszego elektoratu, który w takich nastrojach i w takich emocjach się wychował, no to właśnie ta bitwa pod Grunwaldem tutaj byłaby no chyba wymarzonym materiałem dla Jacka Kurskiego, dla ekipy TVP. No i jakoś tak mnie dziwi, że skończyło się na Koronie Królów, i gdzie zresztą też właśnie Jogajła się pojawiał jako taki no, rozsądny człowiek mówiący ze wschodnim akcentem, po polsku mówiący ze wschodnim akcentem, no ale na tym się skończyło. A szkoda, bo no, już nie mówię o bieżących kwestiach politycznych i takich rozgrywek obecnych, ale to jest, no, myślę, że ciekawa historia, ten Grunwald. Proszę Państwa, także dlatego, i to banał numer dwa, że Jogajła no, jest postacią, która może inspirować jako właśnie władca europejski, chrześcijański, a jednocześnie wschodni, łączący w Polsce właśnie, czy w Koronie, wówczas to w Krakowie, cechy wschodu i zachodu. Właśnie Polski, która z jednej strony no jest częścią Unii Europejskiej, świata Zachodu, pozostaje w orbicie cywilizacyjnych wpływów Zachodu, a z drugiej strony integruje się
ze wschodem, czyli z Ukrainą, już w tym momencie, tak jak prezydent Duda mówi, że znika ta granica. No więc w tym sensie właśnie Jogajła, myślę, jako ten białowczesny Białorusin, czy Litwin, Białorusino-Litwin, no jest tutaj ciekawą, interesującą postacią, także dlatego, że właśnie ta zasada pozostawania w Unii Europejskiej, pozostawania na Zachodzie przy jednoczesnej integracji ze Wschodem. A przypomnę tylko o tym, że chociażby Rinat Achmetow, proszę Państwa, przeprowadza się podobno do Polski i założy stację telewizyjną Polsat Ukraina. Więc już widać wyraźnie, że już nie tylko jakby masy ludowe z Ukrainy, ale także część ukraińskich elit prawdopodobnie przeprowadzi się nad Wisłę i będzie ta integracja z Ukrainą powolnie w jakiś sposób postępować. No i tutaj trzeba właśnie rozwagi i mądrości Jogajły, proszę Państwa, który po tym wielkim zwycięstwie 15 lipca, 612 lat temu, 15 lipca 1410 roku, nie skonsumował od razu tego zwycięstwa. Nie skonsumował, bo uznał, że taki wielki sukces, no nie wytrzymałaby tego ta wątła wówczas Unia między Polską, między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim. I proszę Państwa, jak to no, mówią klasycy ukraińscy, to zwycięstwo, chociaż to akurat są sportowcy ukraińscy, tacy dwaj sławni bracia, no bo oni mówią to w innym kontekście, no ale to nie zmienia faktu, że mechanizm jest ten sam i sprowadza się do stwierdzenia, że zwycięstwo przychodzi samo, przychodzi samo. I tak też było w tej wojnie z Zakonem Krzyżackim, ono nie nastąpiło bezpośrednio właśnie ze względu na rozwagę, taką taoistyczne podejście Jogajły nie nastąpiło bezpośrednio po tej bitwie, ale kilkadziesiąt lat później już przyszło, właściwie przyszło, przyszło same. No nie było co się, proszę Państwa, po prostu ekscytować, podpalać, stosować popularnej w Polsce taktyki na ura, czy też taktyki na jaremu, tylko właśnie zachować trochę tej ostrożności, trochę zdrowego rozsądku. No ale to tak tytułem tych tak zwanych banałów wstępnych, proszę Państwa, takiego no, właśnie tej części złożonej z tych banałów, ale tak naprawdę no jednak myślę, że przypomnienia istotnej rzeczy. A teraz przechodzimy w 7 minucie i 17 sekundzie, proszę Państwa, do nowego tematu. Za chwilę zmieni się Państwu tło i pewnie domyślicie się potem Państwo, o jaki tutaj temat może chodzić. Otóż, proszę Państwa, według danych ONZ-u to Indie, proszę Państwa, mają stać się w przyszłym roku najludniejszym krajem świata, wyprzedzając Chiny z miliardem czterystoma milionami ludności. Do listopada na naszej planecie ma mieszkać już 8 miliardów ludzi, proszę Państwa, z czego wiele to będą tacy młodzi ludzie, tutaj jak na załączonym obrazku. Wzrost populacji nie jest tak szybki jak kiedyś. Obecne tempo jest najwolniejsze od 1950 roku. Według ONZ-u osiągniemy szczyt około 2080 roku i wtedy na świecie będzie mieszkać 10 miliardów 400 milionów ludzi. A więc jeszcze czeka nas wzrost, proszę Państwa, no, o jakieś 2,5 miliarda ludzi. No, niektórzy demografowie uważają, że może to nastąpić wcześniej niż w 2080 rokiem. No przy założeniu, że Europejczyków będzie mniej, że to raczej będzie świat pozaeuropejski, no to ciekawe, jak to będzie wyglądać świat w 2050, 2060 roku, kiedy osiągniemy to apogeum. No a co nie ulega wątpliwości, to, że populacja świata rośnie nierównomiernie. Ponad połowa wzrostu tej liczby ludności, które zobaczymy w ciągu najbliższych 30 lat, a więc mniej więcej do 2052 roku, nastąpi w zaledwie 8 krajach. I tu proszę Państwa o komentarz. Kto jest w stanie wymienić te 8 krajów, zanim ja je wymienię, to może napisać w komentarzu, na jakie kraje stawia, które to z tych krajów, te 8 krajów będzie partycypować w tej połowie tego wzrostu demograficznego, jaki nastąpi w najbliższych 30 latach. No i wymieniam je, proszę Państwa, wymieniam te kraje. Jako pierwsza Demokratyczna Republika Konga. Ciekaw jestem, kto pomyślał o tym kraju jako właśnie udziałowcu tego demograficznego wzrostu, który nam się szykuje. Demokratyczna Republika Konga, potem Egipt. No tutaj myślę, że część z Państwa mogła na Egipt wskazywać.
Etiopia, proszę Państwa, kraj numer 3. Czwartym udziałowcem demograficznego wzrostu, tutaj niespodzianki nie ma, proszę Państwa, to są Indie. Potem Nigeria jako piąty kraj. I proszę Państwa, znowu Azja Południowa, znowu subkontynent indyjski, moglibyśmy powiedzieć Pakistan. No, do tego, co ciekawe, proszę Państwa, jedyny kraj azjatycki, tak na dobrą sprawę, jedyny kraj ASEAN, kraj Azji Wschodniej, o kim mowa? Filipiny numer 7. No i kolejny reprezentant Afryki, w tym gronie chyba czwarty już, po Kongo, po Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Etiopii, Nigerii, no to piąty spośród tej ósemki, to Tanzania, proszę Państwa. A więc jeszcze raz, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Etiopia, Indie, Nigeria, Pakistan, Filipiny, Tanzania. Pięć krajów afrykańskich, Indie, Pakistan i Filipiny. To będzie połowa tego wzrostu demograficznego w najbliższych 30 latach, jakiego będziemy świadkami według ONZ-u, przynajmniej na naszej planecie. Ale proszę Państwa, no jest takie powiedzenie, nie chińskie tym razem wyjątkowo, nie chińskie, bo zazwyczaj cytuję chińskie, no ale jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach, czy o swoich predykcjach. Jeszcze wiele się może wydarzyć i jeszcze różnie te szacunki mogą wyglądać i w ogóle, no jeszcze różnie to może, proszę Państwa, być. I teraz w 11 minucie i 26 sekundzie przechodzimy, proszę Państwa, do polityki globalnej. I ciekawa sytuacja, bo Turcja informuje, że rozmowy mające na celu wznowienie ukraińskiego eksportu zboża zablokowanego przez Rosję na Morzu Czarnym zaowocowały porozumieniem, a więc Turcja doprowadza do tego porozumienia. Minister obrony Turcji Hulusi Akar mówi, że obie strony uzgodniły sposoby zapewnienia bezpieczeństwa szlaków żeglugowych dla statków ze zbożem. Powiedział, że umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu, kiedy planowane są kolejne rozmowy w Turcji. No to byłby przełom, to byłby game changer, można tak powiedzieć, bo zawsze to staram się zaznaczać w komentarzach, bo to są różnego rodzaju, proszę Państwa, no takie rozgrywki dyplomatyczne, no ale czasami one już przygotowują grunt pod wydarzenia, no zmieniające sytuację. Zobaczymy, czy to się jeszcze potwierdzi, czy to po prostu tylko jakiś element gry dyplomatycznej, PR-owej, wizerunkowej. Tutaj oświadczenie szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliny Georgiewej, która zapowiedziała, że w tym miesiącu fundusz obniży swoje oczekiwania dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego. Będzie on niższy jednak niż zakładano. Najnowsza prognoza opublikowana w kwietniu przewidywała wzrost na poziomie 3,6%, ten wzrost globalny w tym i w przyszłym roku, a Georgiewa powiedziała, że z powodu wyższej niż oczekiwano inflacji, wojny na Ukrainie, pandemii, powracające już chyba, no niestety ten przewidywany na koniec roku wzrost globalnego PKB będzie niższy niż zakładany w kwietniu 3,6%. Perspektywy gospodarki światowej pozostają niezwykle niepewne. Dalsze zakłócenia w dostawach gazu ziemnego do Europy mogą pogrążyć wiele gospodarek w recesji, to dodała Georgiewa, czyli szefowa IMF. No i cóż, zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy, jak to ostatecznie właśnie będą wyglądać te wskaźniki na koniec roku pamiętnego, roku pańskiego 2022, a tymczasem, proszę Państwa, przyparty do muru przez Zachód, Iran, który jest objęty bezlitosnymi sankcjami, no raczej takimi, powiedziałbym, mocniejszymi sankcjami niż Federacja Rosyjska. No Iran teraz w tej sytuacji przyspiesza wzbogacanie uranu i pogłębia więzi z Rosją. O tym informuje BBC. Do Iranu ponownie udaje się prezydent Władimir Putin. Będzie tam w przyszłym tygodniu, będzie w Teheranie i tam spotka się z przywódcą Iranu. To już jego druga podróż poza granicę od czasu agresji na Ukrainę. Informacja pojawia się dzień po tym, gdy Biały Dom poinformował, że Teheran przygotowuje się do wysłania uzbrojonych dronów do Rosji.
no, w celu zbalansowania skutków tej zbiórki publicznej w Polsce, która wyekwipuje prawdopodobnie jeden dron na Ukrainę. Tutaj miałyby być używane te drony na Ukrainie przed planowaną wizytą Joe Bidena w Izraelu i Arabii Saudyjskiej. To nie jeden dron, proszę Państwa, ale dziesiątki dronów, czy nawet ponad 100, zdaje się. Mówię o tym, żeby pokazać skalę tego zjawiska i po prostu pewien poziom gry, globalny poziom gry geopolitycznej, która się toczy, rozgrywa na naszych oczach, a wnioski już wyciągnijcie z tego Państwo sami. No, każdy wyciągnie pewnie takie wnioski, jakie wyciągnie. Tajwański, to kolejny banał, który się przytrafił, proszę Państwa, w trakcie tego dzisiejszego komentarza, ale banalne z pewnością nie jest to, że tak zwany tajwański Foxconn, największy na świecie producent elektroniki kontraktowej, ogłosił, że będzie potrzebował zgody rządu, zgody władz wyspy, jeśli miałby zainwestować w chiński konglomerat Tsinghua Uni Group, produkujący chipy. Proszę Państwa, o tym poinformował Riao Lu, zastępca sekretarza wykonawczego Komisji Inwestycyjnej Ministerstwa Gospodarki Tajwanu. Czyli rząd na Tajwanie, który, władze tajwańskie, które raczej tak generalnie to dużo z tymi nie wtrącały się w działalność tych swoich firm, nawet ostatnie dekady to były, jakiś czas temu oczywiście, ostatnie dekady, no to były takie swobodne inwestycje tych firm tajwańskich na kontynencie, tych małych, dużych, średnich firm tajwańskich, no ale tutaj to będzie regulowane właśnie. Tajwańskie media donoszą, że notowana na chińskiej giełdzie Foxconn Industrial Internet Corporation planuje wydać $1,5 miliarda na udziały w Uni Group w ramach planów Foxconna dotyczących większego zaangażowania w produkcję chipów. No i to była, proszę Państwa, istnie chińska rozgrywka, że cały świat tutaj się koncentruje na tych lotach samolotów na tej cieśninie tajwańskiej i codziennie tam donosi, czy będzie jakieś starcie. A tymczasem, proszę Państwa, biznes obu stron cieśniny tajwańskiej by się dogadał i wspólnie rozpocząłby produkcję chipów. Ale to nie tak łatwo, to nie takie, jak mawiał klasyk polskiej myśli politycznej, to nie takie hop-siup, bo na to nie zgadza się rząd na wyspie. A z kolei ciekawe, czy Chińczycy z kontynentu no, będą w stanie już masowo produkować te chipy, czy te semiconductors, tak, bez udziału Tajwańczyków. I to jest właśnie ciekawa rozgrywka, można powiedzieć, że to jest taka bitwa o te komponenty, ale nie wiadomo, czy z udziałem myśliwców, czy właśnie tego typu manewrów, któremu zdecydowane nie, tutaj powiedziała właśnie ta komisja regulacyjna, komisja inwestycyjna, przepraszam, no de facto regulacyjna, ale komisja inwestycyjna Ministerstwa Gospodarki Wyspy. No polecam w ogóle uwadze ten temat, Państwo się znacie doskonale na tych komponentach, wielu z Państwa wiem, bo spotykamy się, importuje te komponenty, spotykamy się, zapraszacie mnie Państwo na tego typu zamknięte spotkania, więc o tym też rozmawiamy. Może będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać więcej przy innej okazji, ale Państwo się na tym też świetnie znacie, wielu z widzów, no to już wiem jakby z doświadczenia. Proszę Państwa, produkujący na Sri Lance szturmują budynek, w którym znajduje się pełniący obowiązki premier Ranila Wickremesinghe. Jak już wiemy, prezydent no, się spakował, wyleciał na Malediwy. Premier chyba jeszcze pozostaje na Sri Lance, znaczy tysiące ludzi zgromadziło się pod srilańskim KPRM-em strzeżonym przez siły bezpieczeństwa i dochodzi do starć z władzami z użyciem gazu łzawiącego armatek wodnych, a mimo to demonstranci przedarli się przez bramy i wdrapali na budynek, o tym pisze BBC. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów USA, Hakeem Jeffries, powiedział, że poczyniono znaczący postęp w sprawie proponowanej ustawy mającej na celu wzmocnienie amerykańskiego przemysłu półprzewodników, czyli znowu jesteśmy w temacie semiconductors, półprzewodników, chipów. Polityk uważa, że porozumienie w tej sprawie zostanie osiągnięte do końca lipca. Ustawa ma przeznaczyć $52 miliardy na dotację produkcji chipów i pobudzić amerykańskie innowacje naukowe i technologiczne, aby sprostać konkurencji z Chinami. I to jest, proszę Państwa, jedna z głównych dzisiaj szachownic na tej symultanie amerykańskiej, w tej
symultanie, jedna z najważniejszych szachownic tej symultanie amerykańsko-chińskiej, to jest właśnie ta szachownica technologiczna. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że 5-10 lat ta rywalizacja technologiczna będzie trwała, właśnie rywalizacja technologiczna, bo jedną z przyczyn, do których USA wygrały chyba tą zimną wojnę ze Związkiem Radzieckim, no i teraz do tej rywalizacji staje przeciwnik, no, jakby wychowany na konfucjanizmie i ciągłym doskonaleniu się, który właśnie ten aspekt technologiczny czy rozwoju w ogóle nauki, no, w tej cywilizacji praktycznie przez długi czas był, prawie zawsze był na pierwszym miejscu. Zobaczymy, jak to wypadnie. Tymczasem Niemcy, proszę Państwa, no, spodziewają się bardziej otwartych i bezpośrednich rozmów z Rosją na nadchodzącym spotkaniu ministrów finansów państw grupy G20. O tym informują źródła rządowe. Po tym, kiedy spotkanie G20 szefów dyplomacji zostało zakłócone przez protesty właśnie krajów zachodnich. Większość będzie chciała przyjąć inne podejście, dodało jedno ze źródeł, odnosząc się do protestu zorganizowanego przez czołowych urzędników z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wygląda na to, że już chyba Niemcy do tego protestu nie dołączą. No, ale o tym pisze Reuters, więc może akurat bardziej sprzyja on takiemu spojrzeniu Wielkiej Brytanii i temu podejściu. No, ale gdyby to się potwierdziło, gdyby te plotki, które tutaj zostały opublikowane, zawarte w tym artykule Reutersa, się potwierdziły, no to by oznaczało, że Niemcy już idą wyraźniej jako Europa Zachodnia, być może jako wspólnota europejska. Tym samym idziemy w kierunku business as usual, bo tu jest i ta kwestia tych wytycznych Komisji Europejskiej dla Litwy, żeby jednak uspokoić sytuację i przepuszczać te towary objęte sankcjami do Kaliningradu, byleby tylko średnia tych transportów nie przekraczała znacząco tego, co było wcześniej. No właśnie, proszę Państwa, więc to powoli tak jakby zaczyna zmierzać w tym kierunku, no i zobaczymy, co dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać jesienią. A tymczasem w Indiach, proszę Państwa, przeprowadzono śledztwo. Indyjski dyrektorat wywiadu skarbowego, proszę Państwa, wykazał, że chiński producent smartfonów Oppo uniknął cła o wartości 551 milionów dolarów. O tym poinformował indyjski rząd. W oświadczeniu stwierdzono, że indyjscy śledczy znaleźli dowody na to, że Oppo niesłusznie korzystało ze zwolnień z cła na towary importowane do produkcji telefonów komórkowych, więc ściągali jakieś komponenty pewnie być może i z Chin. No, one powinno zdaniem indyjskiego rządu podlegać opłatom celnym. Urzędnicy twierdzą również, że Oppo dokonywał opłat licencyjnych, które nie zostały dodane do wartości transakcyjnej importowanych towarów, co jest wymagane przez indyjskie prawo. No i to, proszę Państwa, kosztuje 551 milionów dolarów. Zresztą tak się składa, że nie jest to pierwszy raz w ostatnich tygodniach, kiedy urzędy indyjskie, no, znajdują jakieś nieprawidłowości w działaniach chińskich firm na terenie Indii. Ostatnio także jednej z chińskich firm samochodowych, no, nie pozwolono na przejęcie General Motors, części biznesu General Motors w Indiach. Tam również coś nie zgadzało się w dokumentach, zdaje się, i tego chińska firma tej akwizycji ostatecznie chyba też nie dokonała. A tymczasem Wietnam zgodził się na utworzenie gorącej linii połowowej z Chinami, choć tempo rozwoju stosunków handlowych z tym krajem, no, uznaje się za powolny. Rozmowy na wysokim szczeblu obu krajów obejmowały współpracę w kwestiach dotyczących oczywiście Morza Południowochińskiego, ale Hanoi daje upus frustracji związanych z postępem, czy z tym wolnym tempem rozwoju więzi gospodarczych. Wietnamski wicepremier Pham Binh Binh wzywa Pekin do stworzenia korzystnych warunków celnych i, co ciekawe, ograniczenia kwarantanny COVID-19, bo no, zdaniem Wietnamczyków to już było wiele takich przypadków. Wietnamczycy twierdzą, że Pekin używa tutaj właśnie tych obostrzeń do tego, żeby blokować granice czy blokować przepływ tych towarów, no, co uderza gospodarczo w Wietnamczyków i w produkty, które ci chcą eksportować do Chin. A Chińczycy się nie zgadzają, mówią, że to obostrzenia, tutaj kwarantana, tu trzeba zaczekać i jest to sporym utrudnieniem, więc, no, sprawa ta zostaje
podniesiona przez wicepremiera Wietnamu Pham Binh Minh. A tymczasem, proszę Państwa, Chiny i Nikaragua podpisują dwustronną umowę o wolnym handlu. Być może podejście Chin do Nikaragui będzie bardziej liberalne. Może tam te obostrzenia nie będą tak surowo stosowane, chociaż akurat co do obostrzeń i strategii zero COVID, to w Chinach akurat kompromisu za bardzo nie ma, ale może będzie bardziej łagodniejsze podejście w relacjach handlowych właśnie do Nikaragui, z którą podpisano właśnie tą dwustronną umowę o wolnym handlu. Podkreślając, że mechanizm współpracy między obydwoma rządami został formalnie zbudowany. Chiński minister handlu Wang Wentao podpisał serię dokumentów z ministrem spraw zagranicznych Nikaragui, Denisem Moncado i Laureano Ortego Murillo, doradcą prezydenta Nikaragui. Czyli Nikaragua, no, znajdująca się troszeczkę w innym miejscu, w innym obszarze, zaczyna wchodzić w skład jakby no, tej wielkiej gospodarki chińskiej, wchodzi w orbitę jej wpływów, no bo skoro podpisany jest układ o wolnym handlu, no zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę nikaraguańską. Tymczasem w czerwcu, proszę Państwa, eksport z Chin nadspodziewanie mocno wzrósł, zbliżając się do rekordu, a tymczasem import się nie zwiększył, co oznacza, że realnie spadł. W efekcie państwo środka miało rekordową nadwyżkę handlową. W czerwcu z Chin wyeksportowano towary za 331 miliardów dolarów, czyli o 17,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 7,5% więcej niż w maju, a import sięgnął 233 miliardów dolarów, czyli 1% więcej niż w czerwcu 2021 roku i 1,7% więcej niż przed miesiącem. To są dane z bankier.pl, które ja tutaj Państwu przytaczam, i Chiny no, uprawiają ten ruch węża nie tyle w dyplomacji, ale okazuje się, że w gospodarce też, w efekcie czego eksport rekordowo rośnie, import rośnie tylko troszeczkę, i ta zasada gospodarki podwójnej cyrkulacji no chyba Chinom się zaczyna opłacać. Na to przynajmniej, proszę Państwa, wskazują dane. No i proszę Państwa, przechodzimy powoli do naszego kręgu i naszych spraw, naszej bliskiej zagranicy. Proszę Państwa, prezydent Emmanuel Macron udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym powiedział, że Rosja używa gazu i ropy jako broni. Francuzi muszą więc uniezależnić się od rosyjskich dostaw i przygotować na niedobory energii. Firmy, administracja publiczna i obywatele muszą zacząć oszczędzać energię. Francja dzięki swojemu modelowi energetycznemu jest mniej uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu od innych krajów europejskich, ale musi też pomóc takim państwom jak Niemcy, które znalazły się w trudniejszej sytuacji. No i to jest ciekawe, proszę Państwa, że Francja jest tym kolejnym krajem, który o tym mówi, że Rosja, używając surowców czy używając gazu i ropy jako broni, właściwie sprawia, że Europa jest bezbronna. Tak? No widać wyraźnie, jak to wygląda w tych relacjach z Niemcami, które w Polsce są często krytykowane, chociaż proszę Państwa, no, przeanalizujmy, jak to wygląda z naszej sytuacji, jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o zakupy ropy, gazu i węgla. No ale bardzo jestem ciekaw, jak ta solidarność europejska będzie wyglądać, czy to będzie tylko francusko-niemiecka, czy w ogóle kontynentalna. To są bardzo ważne tutaj słowa, no i zobaczmy, co z tego wyniknie w praktyce, bowiem Francja tak bardzo dotknięta chyba tym nie będzie, przynajmniej nie tak jak Niemcy, no które taki system też, umówmy się, w ostatnich dekadach zaprojektowały, tak? No ale to kwestia jest dynamiczna. A tymczasem, proszę Państwa, na Białorusi zauważono przemieszczające się ciężarówki z pociskami dla systemów obrony przeciwrakietowej S-300. Pojazdy wojskowe jadą na zachód trasą Mińsk-Brześć, podaje agencja UNIAN. No nie wiem, czy się teraz powinniśmy tego obawiać i o co tutaj w tym wszystkim chodzi i czy ta informacja ostatecznie się jakoś tam potwierdzi, to co podaje agencja UNIAN. Zauważył, proszę Państwa, że czas gra na korzyść Rosji, a rosyjskie zbrodnie mogą zostać zapomniane. Jak powiedział, to teraz zupełnie inaczej. Mniej emocjonalnie patrzy się na zbrodnie popełnione w Mariupolu czy Buczy. Wspomniał też o tragedii, do której doszło w Winnicy Środkowej Ukrainy, gdzie po rosyjskim ataku rakietowym co najmniej 17 osób zginęło, a 90% zostało rannych. To nie ludzie tego dokonali, to bydlaki. Tak to skomentował, jak sądzę, prezydent Zełenski w swoim codziennym przemówieniu. A tymczasem Oleksij Daniłow, ciekawe jest, jak jest bydlaki po ukraińsku albo po rosyjsku, ale muszę to sprawdzić, proszę Państwa, w następny
komentarz i to trzymajcie mnie za słowo, bo Swołocz, czy takiego Swołocz, czy to tak można powiedzieć, czy takiego określenia nie, użył prezydent Ukrainy, nie wiem, no ale sprawdzimy to. Może nawet w oryginale tą wypowiedź. Tymczasem Oleksiej Daniłow, sekretarz Rady Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa, powiedział, że Rosjanie zaczęli bardzo uważnie strzec mostu krymskiego z powodu sprzętu, który trafił do ukraińskiej armii. O tym donosi Rzeczpospolita. Wyrzutnie HIMARS, bo pewnie o tym to na myśli miał m.in. Oleksiej Daniłow, które dostarczyli nam nasi zachodni partnerzy. Z partnerzy już przysporzyło rosyjskim okupantom wiele problemów. Ich składy amunicji płoną jeden po drugim, wywołując panikę, powiedział w środę doradca prezydenta Oleksiej Arestowicz w programie telewizyjnym Fagin Live, gdzie dokładnie, no właśnie, więc no on ma zresztą bardzo ciekawy live, który prowadzi wieczorami, tam prawie milion ludzi to ogląda, ten właśnie Oleksiej Arestowicz. No ale to w ogóle wygląda na to, że te HIMARSy są tutaj HIMARSy chyba, bo tak trzeba by chyba to czytać, rozumieć, bo nie znam się na sprzęcie wojskowym, ale skoro to ze Stanów, to sądzę, że to może mieć HIMARS. HIMARS, no to jednak jest to jakaś zmiana, proszę Państwa, sytuacji na froncie. Zobaczymy, co dalej, no bo jak będą walić w te składy amunicji, no to będzie, to z czasem zrobi się to problem dla Rosjan. Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie organy ścigania zarejestrowały w kraju 34 039 zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie. Można sobie więc wyobrazić, jak wiele zbrodni Rosja dokonała na Ukrainie od zajęcia części Donbasu i Krymu w 2014 roku. O tym powiedział Wołodymyr Zełenski. Chodzi przede wszystkim o zbrodnie wszczęcia samej wojny, a każdy, kto jest za to odpowiedzialny, musi zostać ukarany. No ciekawe, proszę Państwa, bo wojna w Ukrainie zmusza do myślenia także Szwajcarów. Wydawałoby się, że oni myślą teraz, są zajęci innymi sprawami, ale również zastanawiają się, co tam tak naprawdę się dzieje na Ukrainie. Nagle neutralność przestaje być najważniejsza, tak? I wyciągają lekcje z tego, co się tam dzieje. Możliwe jest zbliżenie z NATO, a sankcje wobec Rosji są powszechnie popierane. Tak wynika z nowego badania Politechniki w Zurichu. No właśnie, to by było ciekawe, że akurat w tej części świata ludzie też dochodzą do takich wniosków i widzą te przesunięcia geopolityczne, że mogą one ich także dotyczyć. Tylko nie wiem, czy Szwajcarzy się obawiają Rosji, ale kogo mogą się obawiać, ale to musielibyśmy zajrzeć dokładniej, przeanalizować to badanie właśnie Politechniki w Zurichu. W związku z sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji na rozpoczęcie wojny przeciwko Ukrainie od 18 czerwca zaczęło obowiązywać ograniczenia w przewozie drogą kolejową, między innymi przez Litwę, niektórych towarów z i do obwodu kaliningradzkiego. Restrykcje te oburzyły Rosję, która zastrzegła sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony swoich interesów narodowych. No zobaczymy, czy ta decyzja Komisji Europejskiej, te wytyczne tutaj zadowolą Rosjan, czy nie, czy będą oni jeszcze bardziej naciskać w tej sprawie. W porcie Gioia Tauro w włoskiej Kalabrii służby celne skonfiskowały nowoczesne amerykańskie drony wojskowe, które miały dotrzeć do Rosji. O tym poinformował w czwartek dziennik La Repubblica. Według gazety Rosja, która nie ma takiego sprzętu najnowszej generacji, próbowała go sprowadzić przez Italię. Jak wyjaśniono na łamach dziennika, Rosja postanowiła zdobyć za granicę systemy wyprodukowane w firmie z USA i przysłane z Kanady. No to chyba już w ogóle zaczyna brakować tego sprzętu, skoro już takimi metodami, tą drogą próbuje się go ściągać. Każdego dnia Rosja niszczy ludność cywilną, zabija ukraińskie dzieci, celuje rakietami w obiekty cywilne, tam gdzie nie ma żadnych obiektów wojskowych. Czym to jest, jeśli nie jawnym aktem terroryzmu, napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku rakietowym na bardzo ładne miasto swoją drogą, jakim jest Winnica. No w sumie szkoda, że właśnie jest objęty tym atakiem rakietowym. Proszę Państwa, niezaplanowane chaotyczne działania, błędy dowódców i bardzo niskie morale. Taki obraz napaści inny od propagandowych przekazów Kremla rysuje się w przechwyconych przez agencję wywiadu rozmów. W nagraniu przechwyconej rozmowy żołnierz, który brał udział w agresji, krytycznie ocenia sytuację w armii. Skarży się na prowizoryczne działania dowódców, co w jego opinii powoduje duże straty wśród żołnierzy. To wskazał, ale rozumiem, że Agencji Wywiadu Polskiego, bo o tym mówi jej rzecznik, czyli pan Żaryn. Podkreślał, że mężczyzna wspomina, że decyzja Kremla o rozpoczęciu wojny przeciwko Ukrainie kosztowała życie wielu
Rosjan, rosyjskie oddziały zostały rozbite przez obrońców Ukrainy. Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma. Z naszego plotonu zostały 3 osoby. To mówi do swojego rozmówcy. No proszę Państwa, tego typu rozmowa na pewno no jest elementem jakiejś gry informacyjnej, no i ma obniżać morale wojska rosyjskiego, a czy będzie tak skuteczne jak HIMARS, no to zobaczymy, ale jest przynajmniej krokiem w tym kierunku. Tymczasem Ukraina wzywa do stworzenia specjalnego trybunału, który miałby jurysdykcję nad zbrodnią wszczęcia wojny przez Rosję. Wierzę, że nigdy w historii nie było lepszego czasu, aby wypełnić lukę w architekturze międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba za pośrednictwem łącza wideo do uczestników konferencji w Hadze. No szlachetna to inicjatywa, ale proszę Państwa, historia świata uczy nas, że sprawiedliwość wymierzają ci, którzy wygrywają konflikty, wygrywają wojny. Kiedy nie ma konsensusu co do tego, co jest sprawiedliwe, no to ciężko takie trybunały jest ustanawiać. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Ukraińska armia przedstawiła orientacyjne szacunki strat bojowych Rosji. Do 14 lipca Rosjanie według tych danych ukraińskiej armii mieli dotychczas stracić między innymi 37 870 żołnierzy, 1667 czołgów i 219 samolotów. A tu już nawet nie chodzi o te straty, proszę Państwa, ale ten konflikt naprawdę wywołuje ogromne skutki społeczne i gospodarcze, tak? I to już nawet na całym świecie. No, straty są no też tutaj z tego, co wygląda, idą już w kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Prawie 1667 czołgów i 219 samolotów. Sporo. Wojska rosyjskie próbują przedrzeć się do obwodu Ługańskiego w kierunku Siewierska i utorować sobie drogę do Bachmutu w obwodzie donieckim. Trwają walki w okolicach miejscowości Werchniokamiańskie na wschód od Siewierska, powiadomił dziś rano szef obwodu Ługańskiego Siergiej Hajdaj. Z kolei wojska rosyjskie w ciągu ostatnich 72 godzin nie osiągnęły żadnych znaczących postępów terytorialnych w Ukrainie i grozi im utrata impetu zbudowanego po zdobyciu Lisiczańska w obwodzie ługańskim. To przekazało niezawodne brytyjskie Ministerstwo Obrony. W Donbasie siły rosyjskie kontynuują uderzenia artyleryjskie wzdłuż szerokiego frontu, a po nich w niektórych rejonach następują próbne szturmy małych pododdziałów wielkości kampanii plutonów. Starzejące się pojazdy, broni, taktyka z czasów sowieckich stosowane przez siły rosyjskie nie pozwalają na szybkie odzyskanie lub zbudowanie impetu, chyba że zostaną użyte w przytłaczającej ilości, czego Rosja obecnie nie jest w stanie robić. Czytamy w codziennej aktualizacji dotyczącej frontu. Proszę Państwa, to by było na tyle, jeśli chodzi o historyczny dzień 15 lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim z Państwa za wsparcie, jest ono nieocenione. Jeśli się Państwu te filmy podobały, no to będziemy wszyscy wdzięczni, wszyscy, którzy przygotowują te materiały dla Państwa, wdzięczni za wsparcie wszystkim z Państwa z całego świata i z całej Polski. Jeśli się nie podobało, no to proszę Państwa, nic na siłę, ale to nie zmieni faktu, że i tak będę Was zachęcał do wspierania innych twórców w internecie. Życzę tego samego, co zawsze, wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach. No mniej więcej takich jak królowi Jogajle się to udało swego czasu. Do tego obiektywizm i dystans, na ile to możliwe, bo nie zawsze to możliwe oczywiście i nawet chyba nie zawsze to wskazane. No i cóż, proszę Państwa, nie wiem, czy subskrypcje, czy łapki w górę, czy dzwoneczki, różnego rodzaju powiadomienia. Te komentarze okazują się o różnych porach, więc jeśli nie możecie się doczekać, a niektórzy są bardzo nerwowi, bo chcą, żeby się te komentarze ukazywały szybko, no to może sobie włączcie już te powiadomienia, to będziecie informowali od razu. A to już dzisiaj było wszystko. Wszystko, na co przygotowaliśmy 15 lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, kłaniam się do usług i życzę miłego lata, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro w sobotę. Kłaniam się, pozdrawiam.